dobry Państwu. Dzisiaj goszczę panią Beatę Gamrowską, która zajmuje się otwartym dostępem w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Chciałbym zapytać o tak zwaną domenę publiczną, ponieważ sporo na początku roku, każdego roku, mówi się o właśnie przejściu jakichś utworów do domeny publicznej. No to chciałbym się dowiedzieć, czym jest ta domena publiczna. Ostatnio dowiedziałem się nawet, że myszka Miki jest w domenie publicznej. Co to oznacza domena publiczna i dzień domeny publicznej? Dzień dobry. Bardzo mi miło gościć u pana profesora. Dzień domeny publicznej to nic innego jak takie święto, które ma nam przypomnieć o tym, że co roku w styczniu do domeny publicznej trafiają utwory autorów zmarłych 70 lat wcześniej i zostają one całkowicie uwolnione. A co to oznacza? Oznacza to, że możemy z nich swobodnie korzystać, możemy je modyfikować i możemy ich nawet używać do celów komercyjnych. No dobrze, a jakieś nazwiska, które w tym roku weszły do domeny publicznej, mogłaby pani podać? Tak, jeśli chodzi o Polskę, bo w tym momencie skupię się na Polsce, ale też powiem parę ciekawostek, jeśli chodzi o domenę publiczną w Stanach Zjednoczonych, bo to nas troszeczkę różni, a jest to interesujące. W Polsce to między innymi taka postać jak Artur Szyk, dość znany grafik, ilustrator, który zasłynął z, właściwie też karykaturzysta, który głównie w okresie międzywojennym zasłynął z... Antyfaszysta. Tak, dokładnie. Z takich słynnych karykatur szkalujących przywódców państw Osi. Między innymi, tak, z tego zasłynął i to nie tylko w Polsce. Także jego twórczość trafiła właśnie do domeny publicznej. Ale z ciekawostek również twórczość Katarzyny Kobro, która zmarła w 1951 roku, także trafiła do domu. Słynnej Łodzianki. Słynnej Łodzianki, tak jest. I żony Władysława Strzemińskiego. Także warto o tym pamiętać. Ze znanych osób to jeszcze Artur Schoenberg, taki austriacki kompozytor, właściwie twórca początkujący, jeśli chodzi o modernizm w muzyce. Schoenberg. Tak, Schoenberg, tak, tak. Później jeszcze, mam małą ściągę, słynny Ludwig Wittgenstein. O, no właśnie. Filozof. Ulubiony filozof z Cambridge. Tak, filozof, który zajmował się słowem, zajmował się logiką. Właściwie z takich nazwisk bardziej popularnych to wszystko, jeśli chodzi o Polskę. Pewnie znalazłoby się jeszcze wiele, wiele innych. Cała lista jest dostępna na Wikipedii. Tam tak. Można dotrzeć do wszystkich autorów, których twórczość przeszła do domeny publicznej. Natomiast ciekawostką jest to, że w Stanach Zjednoczonych do domeny publicznej przechodzą konkretne utwory, bowiem tam jest to troszeczkę inaczej rozwiązane. To znaczy nie po 70 lat po śmierci autora, tak jak u nas, tylko 95 lat od momentu powstania dzieła. I taką ciekawostką jest to, że między innymi w domenie publicznej znalazł się Kubuś Puchatek, słynna powieść, natomiast nie do końca niestety bohaterowie tej powieści zostali uwolnieni, gdyż wiele lat temu korporacja Walta Disneya zajęła się tą sprawą i wykorzystując prawa do znaku towarowego, zastrzegła sobie prawa do tych słynnych właśnie postaci. Też warto o tym wiedzieć, natomiast absolutnie nie jest to jeszcze w domenie publicznej w Polsce. Z takich ciekawostek a propos myszki Miki, to chyba też jest to jeszcze sprawa cały czas w toku i myszka Miki również nie została jeszcze uwolniona. Nie została uwolniona? Nie, nie została to znaczy, uwolniona. Kiedy Apple na przykład ma te tarcze na Watche z myszką Miki, to znaczy, że musi płacić. Tak, zdecydowanie tak. Tutaj trochę poszperałam i dowiedziałam się, że o ile się nic nie zmieni w prawie amerykańskim, to myszka Miki powinna zostać uwolniona za rok.
Uwolnić myszkę Miki. To takie hasło może na następny raz. Chciałbym w takim razie jeszcze zapytać, co z tego wynika dla przeciętnego, no nie zjadacza chleba, tylko przeciętnego twórcy. Na przykład no, wiadomo, że jeśli Wittgenstein został uwolniony, to ja mogę Wittgensteina na przykład czytać w podcaście, niekoniecznie jakby płacąc czy pytając o zgodę właścicieli praw. Ale czy mogę na przykład czytać w przekładzie? No to już sytuacja się komplikuje. Niestety, jeśli chodzi o przekłady, to tak naprawdę prawa autorskie przechodzą na tłumacza. Na tłumacza bądź na wydawcę, to wszystko zależy od tego, jak została podpisana umowa. I tutaj niestety warto zawsze zasięgnąć jeszcze dodatkowych informacji. Jeżeli jest to przekład, nie jest to oryginał, to nie, ten przekład nie trafił do domeny publicznej. Czyli przekład jest no, takim tworem, który nie jest tym samym, co tak. Oryginał. Co jest oczywiste dla ludzi w tym siedzących, no ale może nie być oczywiste dla każdego, zwłaszcza studentów, którzy chcieliby na przykład korzystać do swoich celów. A czy z takimi uwolnionymi dziełami można robić, co się żywnie podoba? To znaczy można je przerabiać, można wykorzystywać do celów komercyjnych? Tak, tak, zdecydowanie tak. Jeśli już się upewnimy, że dane dzieło jest na pewno uwolnione, to możemy je modyfikować dowolnie. Na przykład często w bibliotece wykorzystujemy jakieś konkretne na przykład grafiki, tudzież zdjęcia z domeny publicznej i nie wiem, przerabiamy to, robimy z tego memy, dorzucamy do tego jakiś tekst, często są to też jakieś fragmenty na przykład ze starych czasopism, które są w naszej bibliotece cyfrowej. Także można zrobić taki miks, można robić fajne kolaże. Zachęcam, bo jest to fajna zabawa, a no tylko tak jak mówię, no należy zawsze się upewnić, czy na pewno to dzieło zostało uwolnione i czy możemy z nim robić, co chcemy. Są tacy oczywiście, którzy uważają, że wszystko już było i nie można być oryginalnym, ale w tej sytuacji, kiedy faktycznie to, co było, jest wolne do wykorzystania, to rzeczywiście to umożliwia powstawanie tworów pokrewnych, aczkolwiek przeróbek różnego typu parodii, paszkwili i tak dalej. Natomiast wiadomo, że nawet wtedy trzeba się upewnić. Tak. Dziękuję pani bardzo za wyjaśnienie. Czy jeszcze chciałaby pani coś dodać dla studentów, którzy mogą być zainteresowani tym zagadnieniem? Tak, chciałabym dodać, że zawsze miłym gestem, jeśli wykorzystujemy jakiekolwiek utwory z domeny publicznej, jest podpisanie ich. My oczywiście nie musimy tego robić, natomiast zawsze miło, jeżeli napiszemy, z czyjego utworu korzystaliśmy, kto jest jego autorem. Czyli nawet jeżeli nie ma licencji tak zwanej Creative Commons, uznanie autorstwa, to dobre zwyczaje nakazują nam jednak uznać to autorstwo. Tak. I tym optymistycznym akcentem uwolnić myszkę Miki i uznać autorstwo. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.